8:45. W maju miałem 5 służb. Dzisiaj skończyłem 5. służbę, więc tych służb nie miałem dużo w maju, stąd też za bardzo nie nadawałem. A tu sobie usiądę. No i tak, 2 z tych 5 służb spędziłem na dworcu centralnym, gdzie służba polegała na pomocy osobom przybywającym z Ukrainy. No wiadomo, kraj objęty działaniami wojennymi, nasza tutaj pomoc polegała tak naprawdę na takiej prostej ludzkiej pomocy, tak? Czyli pomoc w zlokalizowaniu danego peronu, danego pociągu, pomoc w przenoszeniu bagaży, tak? Czy to z dworca na perony, czy z perona na dworzec, czy później tym osobom pomagaliśmy szukać transportu, tak? Poza tym ja jako tam dowódca koordynowałem transportem ludzi, bo 2 autobusy ZTM-u, tak? Zarząd Transportu Miejskiego. Przy pomocy tych autobusów ludzie tam byli rozwożeni do miejsc, gdzie mogli sobie zjeść czy ciepły posiłek, czy po prostu... No przespać nockę tak naprawdę po tych ciężkich podróżach, przeżyciach i doświadczeniach, tak? Pierwszą służbę byłem z podchorążymi. Pozdrawiam bardzo podchorążych, bo dzięki nim się tam wdrożyłem. Tak naprawdę nauczyłem się co i jak i później jak miałem drugą służbę z chłopakami z jedynki, no to wiedziałem o co chodzi. Tak wyglądały 2 służby i to tyle co chodzi o dworzec. A teraz opowiem o wczorajszej służbie. Wczorajsza służba, piątek. Jak przyszedłem do straży, to tak najpierw zjedliśmy śniadanko, później zaczęliśmy się szykować do robienia piątku gospodarczego, no i w tym czasie mieliśmy wyjazd. W tym czasie mieliśmy wyjazd SGR-WN na poszukiwania osoby zaginionej. Osoba zaginiona, 15-latek działania NAREW w Pułtusku, słuchajcie. Ja z dowódcą jednostki, zastępcą dowódcy zmiany, jeszcze z jednym tutaj kolegą, oraz sternikiem z Pułtuska, też kolegę pozdrawiam, sonarowaliśmy tutaj tą rzekę. A drugi odcinek, można powiedzieć, bojowy polegał na tym, iż nurkowie wchodzili tam w ustalonych miejscach i sprawdzali, czy nie ma tej osoby poszukiwanej pod wodą, nie ma ciała, tak? No i po jakichś 2-3 godzinach akcji jeden tutaj z naszych kolegów, pozdrawiam cię Ziółek, w okolicach pomostu znalazł tutaj właśnie to ciało tego nastolatka. No i słuchajcie, to sytuacja wtedy wygląda tak, że no samo wydobycie to ciała, no to już wiadomo, się takiemu człowiekowi nie pomoże, jak się utopił, ale tak przykre, no łapiące za serce, tak, no tam stresujące, o, tak wam powiem w skrócie, jest to jak osoby, które tam były na brzegu, tam znajomi z klasy, ojciec i tak dalej, jak się o tym fakcie dowiedzieli, no to wiadomo, wzruszenia, płacz i tak dalej, nic takiego przyjemnego, nie będę tutaj rozwijał kwestii, na miejscu policja, prokurator, no i tak dalej, już tutaj wiecie, emocjonalnie teraz gadam, więc nie będę tutaj się rozwijał, no nie jest to nic przyjemnego, słuchajcie, ale też tak naprawdę pomoc w znalezieniu nawet takiego ciała jest to jakaś tam pomoc rodzinie, brzmi to może dziwnie i paradoksalnie, ale no wiadomo, że na takiej rodziny już lepiej jest, jak się to ciało pochowa, tak, zrobi się pogrzeb i tak dalej, aniżeli jak rodzina żyje ze świadomością, że nie można tego ciała znaleźć, tego ciała nie ma, tak, to tyle w tym temacie, może nieskładnie nie powiedziałem, ale to było emocjonalne i przykre, moi drodzy. No i tak, jak wróciliśmy na jednostkę, no to tam jeszcze była jedna akcja, a później jak znowu się chcieliśmy wziąć za ten piątek, no to zgłoszenie dostaliśmy o pożarze mieszkania tutaj w naszym rejonie. Na miejsce zadysponowano od nas GBA oraz drabinę. Ja wczoraj akurat na drabinie miałem służbę, woli ścisłości na drugich, no ale jak była zadysponowana drabina, to wyjechałem na drabinie z dowódcą zmiany. Na miejsce dojechaliśmy, na miejsce dojechał jeszcze zastęp ciężki gaśniczy z JRG 15. Też pozdrawiam chłopaków. Pożar na pierwszym piętrze. Działania polegały na tym, na szybkiej rozwinięciu linii głównej, linii gaśniczej, zrobieniu zasilania do samochodu ciężkiego. Drabiny nie można było rozstawić z powodu takiego, słuchajcie, że po prostu no nie było miejsca, nie było możliwości. Drzewa, krzaki, tak, duża odległość od drogi do elewacji. No ale w tak zwanym międzyczasie, jak panowie rozwijali linię główną,
i gaśniczą, już tam przystępowali do otwierania mieszkania, no to ja z kolegą, moje zadanie było takie, żeby rozstawić drabinę tam do tego, do okna na tym pierwszym piętrze, w razie czego jak trzeba by było kogoś ewakuować, czy jakąś inną tam pomoc udzielać, czy inne działania podjąć, no to drabina była już rozstawiona i przy jej pomocy można było działać. No ale się okazało, że mieszkanie kawalerka, nie było nikogo w środku, więc działania tylko polegały na zlokalizowaniu pożaru, później przelaniu resztek. Dowódca zmiany przekazał miejsce zdarzenia, no i wróciliśmy, słuchajcie, do koszar. No i teraz na koniec zostawiam, słuchajcie, wisienkę na torcie, bo pierwsza akcja była tragiczna, a teraz tutaj o tej akcji, której powiem, no to na początku była dramatyczna, ale później był tak zwany szczęśliwe zakończenie, happy end, słuchajcie. Kobieta z dzieckiem przybiegła do nas na centrale, dziecko około 2,5 lat, dziecko było sine, nie mogło oddychać. Mama spanikowana, wiadomo, no to jak się w takiej sytuacji dzieje, okazało się, że dzieciaszek po prostu połknął jakiś cukierek, landrynkę czy coś takiego, takiego dużego cuksa i się po prostu tym cukierkiem zadławiło. No i słuchajcie, w tym czasie przy centrali był nasz kolega Mariusz Mulewski, który podjął działania, zimna krew, i zaczął temu dziecku pomagać, przejął to dziecko na ręce. No i wiadomym chwytem, uderzanie między łopatkami, zgranie się między innymi z tymi jakimiś ruchami takimi konwulsyjnymi z dzieckiem, no i po jakiejś tam, nie wiem, czy minucie, czy ileś, nie wiem ile to trwało, na pewno to się wydawało długo Mańkowi, który to robił, oraz tej mamie, która była na miejscu, no ale nie trwało to długo, bo akcja poszła sprawnie, no i nasz kolega Mariusz Mulewski uratował temu dzieciaczkowi małemu tak naprawdę życie, tak? No bo jakby ten dzieciak się zadławił, no to już nie będę kończył i rozwijał się, bo już plecy 3x3. Ale dumny jestem z ziomeczka, bo zachował zimną krew, ojciec trójki dzieci. Zresztą filmik tutaj nagrałem zaraz po zmianie służby. Ten film poleci później, bo tamten jest filmem priorytetowym, bo chciałem się kolegom pochwalić się nim, pochwalić się jego zimną krwią, jego zachowaniem. Słuchajcie, moi drodzy, to no i to tyle. Pozdrawiam Cię, Mariusz, pozdrawiam całą ekipę. Cieszę się, że tu pracuję, mam super ekipkę, że tu pracuję, służę. Zapraszam jeszcze raz, wejdźcie sobie, filmik wcześniej obejrzyjcie sobie, taki na bieżąco, zaraz po zmianie służby, tam dowódcą zmiany ustaliliśmy, że trzeba Mańka, trzeba się naszym Mańkiem kochanym pochwalić, spoko gościem i super solidnym funkcjonariuszem. No i to tyle, moi drodzy, teraz 1 maja, wychodzę z jednostki. Jeszcze może na jakieś pytanka podpowiadam, to sobie wejdę do fury i coś tam jeszcze opowiem. Pozdrawiam serdecznie, lecę. Dobra, trzeba jechać. Zaraz. No dobra, jestem w samochodzie, jeszcze odpowiem na szybkie jakieś pytanka. Tych pytań było dużo, jak nie odpowiem na pytania, które zadaliście, no to powtórzcie pod dzisiejszym filmem w komentarzach w podpiętej odpowiedzi pineską, tak? MF600, a nie, Kinder, jaki masz stopień straży, kapitan? MF6140, czy można mieć lekki daltonizm PSP, to znaczy rozpoznawać podstawowe barwy, wiesz? Słuchaj, co chodzi o sprawy takie związane ze zdrowiem, tutaj akurat co chodzi o okulistę, no to są pewnie jakieś widełki i jakiś tam nieznaczny daltonizm pewnie by przeszedł, ale to wszystko zależy w jakim stopniu masz ten daltonizm, co to znaczy lekki i tak dalej, to wszystko orzeka lekarz, tak, okulista, i on generalnie podejmuje decyzję, ale on też nie podejmuje decyzję z tak zwanej czapy, tylko ma po prostu tak zwane po prostu widełki, którymi się posługuje. Happy. Gdzie tankujecie wodę do samochodów? Słuchaj, no sytuacja wygląda tak. Albo tankujemy wodę do samochodów z innego samochodu. Na przykład jak wczoraj byliśmy przy akcji, no to tankowaliśmy wodę z innego samochodu gaśniczego, samochodu ciężkiego. A tak inna sytuacja, no to po prostu tankujemy wodę z hydrantu. A poza tym, gdy są jakieś większe po prostu akcje, większe pożary i tak dalej, no to można
tankować też przy pomocy linii stawnej ze zbiorników wodnych, albo ze zbiorników jakichś sztucznych, albo ze zbiorników prezentowych, więc kilka tych możliwości jest. Jak coś pominąłem, to dajcie cynka w komentarzach, bo na bieżąco robię. Duffy Cox, czy jeżeli ktoś miał sprawę w sądzie, ale został uniewinniony, to może iść do PSP? No słuchaj, sprawa wygląda tak, że nie możesz być karany, z artykułu, z kodeksu karnego, tak? Jak zostajesz uniewinniony, no to nie jesteś karany, więc to nie ma żadnego problemu. Nie masz żadnej kary z kodeksu karnego, nie miałeś, tak? Więc to wygląda tak sprawa. Czy jak miałbym około 100 km dojazdu do jednostki, to są jakieś zwroty kosztów paliwa? Bodajże jest tak, że powyżej stówki jak się ma, ale mogę się mylić, też nie poprawcie. No to wtedy, jak jesteś osobą, która nie ma żony, czy która nie ma męża, no to wtedy dostajesz circa about 150 zł, ten rząd wielkości, może troszeczkę więcej, nieznacznie. A jak masz małżonka, czy tam żonę, no to wtedy masz dwa razy tyle, tak? Sebek, jakbym się dostał gdzieś daleko do jednostki, to po jakim czasie mógłbym się przenieść bliżej domu? Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś wyznaczony czas i tak dalej, no ale słuchaj, ale jak się przyjmujesz do danej jednostki, no to też się jakby obliguje, że w tej jednostce będziesz. I czy ty się przyniesiesz, czy nie, to wszystko zależy od twojego komendanta, czy wyrazi ci na to zgodę, tak? No i słuchajcie, mordeczki, i to tyle, bo odcinek już nie chcę, żeby trwał za długo. Pytanka, na które nie odpowiedziałem, powtórzcie tutaj pod postem w przypiętym pineską komentarzu. Co wam jeszcze mam do powiedzenia z ogłoszeń parafialnych? Jak wam się podobało, łapka w górę, subskrybujcie ten kanał. Jak wam się nie podobało, to łapka w dół. Jak macie jakieś opinie, to zapraszam do wyrażenia ich w komentarzach. Zapraszam również do śledzenia oficjalnego Instagrama JRG1SGRWN, oficjalnego YouTube'a JRG1SGRWN oraz skromnie zaproszę na moje portale Zostań Strażakiem, gdzie pokazuję, jak wygląda życie strażaka na Instagramie, na Facebooku, a także Muchlewicz, trener strażaków, wskazówki dotyczące naborów i inne sztuczki. Dobra, i to tyle, moi drodzy, piękna pogoda, lecę, ciao, pa.